wybitni eksperci, najnowsza wiedza, najlepsi sportowcy i wyjątkowi goście. Zapraszam za mury Szkoły Mistrzów, uczelni, gdzie wiedza i edukacja łączą się ze sportem i praktyką. Tutaj tworzymy miejsce do rozwijania Twoich pasji w asyście czołowych ekspertów wielu dziedzin. To jest podcast Szkoła Mistrzów, edukacja, nauka, sport. Zapraszam, Mateusz Gawełczyk. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Szkoła Mistrzów, którego gościem jest moja serdeczna koleżanka z czasów pływania, Katarzyna Wasik. Kasia jest wielokrotną medalistką Mistrza Świata i Europy. Czterokrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, w Londynie, w Rio de Janeiro, Tokio, a aktualnie zdobyła kwalifikacja na piąte Igrzyska Olimpijskie. No i co, chyba trzeba powiedzieć, że tym razem liczymy na medal. Na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich było piąte miejsce, do medalu brakło niewiele, o czym na pewno będziemy rozmawiać, więc mam nadzieję, że teraz uda się wywalczyć krążek i tym samym spełnić swoje sportowe marzenie. Do Kasi należy wiele rekordów Polski. W 2022 roku zajęła 8 miejsce w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski, a w tym plebiscycie pływaków nie było już kilka lat. I tak naprawdę też w historii plebiscytu nie było ich specjalnie wielu. Cześć, Kasia. Cześć, witam serdecznie. Czy coś chciałabyś dodać do tego bio jeszcze? Krótkiego? Myślę, że powiedziałeś, że liczymy na medal. Ja też na niego liczę. Ja się cieszę, że ty otwarcie o tym mówisz w końcu. Zawsze mówiłam o tym otwarcie. Mówiłam o tym już przed igrzyskami w Tokio. I w to wierzyłam, że jadę do Tokio po medal. Chociaż nie byłam faworytką i myślę, że nikt nie dawał mi nawet, że wejdę do finału. Ja wierzyłam, że tam jadę po medal. Tak się nie stało, dlatego cieszę się, że jeszcze mam kolejną szansę. Przeżyłam te 3 lata pomiędzy igrzyskami i zakwalifikowałam się na moje 5. igrzyska i znowu będę mieć szansę, żeby walczyć o ten upragniony medal. No i już nie mogę się doczekać, bo to już niedługo, same igrzyska. Bardzo fajnie, że tak szybko to zleciało, w końcu tylko 3 lata, a nie 4, jak to zwykle ma miejsce. Ale zaczniemy od standardowego pytania, które w tym podcaście ma miejsce na początku, czyli jakie jest Twoje najlepsze sportowe wspomnienie? Najlepsze sportowe wspomnienie? Na pewno Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, 2022 rok, gdzie zdobyłam srebrny medal na 50 metrów stylem dowolnym. To było niesamowite uczucie, ponieważ moja cała rodzina przyjechała do Budapesztu. Moi rodzice nie mieli okazji oglądać mnie na zawodach przez chyba 10 lat. Także to był niesamowicie emocjonalny wyścig. Pamiętam już w półfinałach, kiedy byłam w Koloriumie i widziałam, zawsze w Koloriumach są ustawione takie telewizorki i tam możemy oglądać konkurencję, co się dzieje na basenie. I ja przygotowywałam się tam przed startem, zakładałam okularki, czepek i nagle zobaczyłam na tym telewizorku całą moją rodzinę, flagę Polski. No i to był taki moment dla mnie niesamowity i w tym momencie wiedziałam, że to będą świetne mistrzostwa. Okej. Okay. No to zacznijmy od początku, czyli jak zaczęła się Twoja przygoda z pływaniem? Jak dużo osób wie, mam 2 braci, którzy też pływali i oni zaczęli tą przygodę z pływaniem. Moja siostra, która jest najstarsza, poszła w lekkoatletykę i ja jako najmłodsza miałam taki dylemat, czy iść w lekką, czy iść w pływanie. Trenerzy mojej siostry namawiali moich rodziców, żeby mnie wysłali na lekką, bo byłam aktywnym dzieckiem i zawsze moja siostra zabierała mnie na treningi i ja lubiłam skakać przez płotki, tam ustawiałam sobie sama już płotki, czy skakałam do piasku, biegałam, ściągałam się z nią i myślałam, że pójdę w lekką, ale jednak moi bracia poszli, odbili piłeczkę i poszli w pływanie i rodzice chcieli, żebym była z moimi braćmi, żebyśmy poszli do tej samej szkoły i to będzie jakby bezpieczniejsze.
No i tak się zaczęła moja przygoda. W czwartej klasie podstawówki dołączyłam do krakowskiego SMS-u i tam kontynuowałam moją przygodę. I tam też się poznaliśmy i... Tak jest. Spędziliśmy ciekawe lata w loże, jak to się bardzo mówi. Ciekawe. Ale do tego też wrócimy, bo nie mogłem sobie odpuścić tego tematu, kiedy... Wydaje mi się, że... Nie wiem w sumie, czy moja motywacja do treningu była słabsza od twojej, czy na odwrót, ale obydwoje wydaje mi się, że w pewnym momencie nie mieliśmy specjalnie motywacji do tego, żeby dawać z siebie 100%. Myślę, że czas liceum to jest taki specyficzny moment, bo my się poznaliśmy, kiedy ja już byłam w liceum, albo no na końcówce albo gimnazjum. Albo gimnazjum, bo jednak ja jestem trochę starszy. Tak, tak. Ja dołączyłam też do tej już grupy elit troszkę wcześniej w SMS-ie, bo ja byłam jeszcze w gimnazjum i tam już świętej pamięci trenerka Maria Jakubik dołączyła mnie do składu. To jest taki ciekawy okres w życiu człowieka, liceum. Wrócimy do tego, ale przeskoczmy do tego, co było dalej, bo zdecydowałaś się wyjechać do Stanów. Tak. Dlaczego? Wiesz co, Pekin był, to były moje pierwsze igrzyska, 2008 rok, ja byłam wtedy jeszcze w gimnazjum, potem był Londyn. I Londyn, no ja zostałam jednak po liceum rok w Polsce. Wtedy właśnie przeszłam do klubu AZS Zabłę w Katowice i zaczęłam tutaj trenować z moim bratem. No i pojechałam później na igrzyska w Londynie. I wiedziałam, że okej, no pojechałam już na igrzyska w Pekinie, Londynie. Chcę spróbować czegoś nowego. Widziałam wtedy szansę. Trenerzy ze Stanów byli bardzo zainteresowani i po igrzyskach nie miałam nic do stracenia. Także zdecydowałam się, że spróbuję. Jeżeli mi się nie uda, zawsze mogę wrócić, nic nie tracę. Nie spodziewałam się, że zostanę na tak długo, ale myślę, że moje serce wybrało za mnie, bo tam poznałam mojego męża i tak się już życie potoczyło. Gdzie wylądowałaś w Stanach? Zaczęłam od Los Angeles, bo tam zaczęłam moją przygodę. I to był wyjazd w celu treningów, tak? Tak, w celach treningu. No wiadomo, że lokalizacja też była atrakcyjna. To też mi pomogło w decyzji. I tam skończyłam studia później przeprowadziłam się do Las Vegas. No to była już jakby decyzja, żeby po prostu być razem z mężem, bo on pracował w Las Vegas, także no, tak się potoczyło. A jakie studia skończyłaś w Stanach? Skończyłam studia psychologiczne. I do tego też nawiążemy, bo jestem ciekawy, jak wykorzystujesz to, czego się nauczyłaś w swoim codziennym życiu, a przede wszystkim w warunkach startowych. Jak mieszkacie teraz w Stanach? Dobrze. Już po tylu latach przyzwyczaiłam się do mieszkania w Stanach. Cieszę się, że myślę, że dzięki pływaniu mam możliwość przyjeżdżania do Polski bardzo często, bo tak naprawdę jestem co kilka miesięcy. I przyjeżdżam, widzę moją rodzinę, mam okazję spędzić z nimi dużo czasu i później wyjeżdżam, bo wiadomo, że sezon jest intensywny i muszę trenować, przygotowywać się, iść jednym planem. Mój brat, który jest trenerem moim klubowym w Polsce, też pomaga mi realizować ten plan i myślę, że mamy fajną drużynę, którą stworzyłam, kiedy wróciłam do pływania w 2018 roku. Fajnie, że do tego nawiązałaś, bo chciałem sam dojść do tego, że w twojej karierze były momenty zwątpienia. Było ich dużo. Myślę, że każdy sportowiec ma jakieś momenty zwątpienia. To nie jest tak, że wszystko będzie idealne i no, jak w każdej pracy. Czasami się nie udaje i wtedy jest ten dołek.
Ja kiedyś pokusiłem się o taką tezę, że jeszcze w tym poprzednim systemie szkolnictwa w Polsce, gdzie mieliśmy gimnazja, że faktycznie pływacy po każdym etapie, czyli po szkole podstawowej, po gimnazjum, po liceum, musieli podejmować decyzję, czy chcą dalej kontynuować swoją przygodę z pływaniem, wiedząc, że wiążą się tą decyzją poniekąd na kolejne 3 lata, bo tak te cykle wypadały. No i że to będą 3 lata ciężkich treningów, 2 razy dziennie, po 4-5 godzin w wodzie i kiedyś jeszcze można było liczyć kafelki, dzisiaj już tych kafelek nie ma, dzisiaj nie ma czego liczyć. No, w naszym basenie nie ma. W naszym basenie w Katowicach na Akademii Wychowania Fizycznego nie ma kafelek, ale w większości basenów chyba już teraz nie robi się kafelek, tylko jednak jest to inny materiał. Co było powodem zwątpienia u ciebie? I kiedy ten pierwszy moment faktycznie nastąpił? Mam taką fajną historię a propos tego pierwszego momentu, bo to stało się, gdy miałam może 12-13 lat. I pamiętam, że wracałam ze szkoły. I moja mama odebrała mnie ze szkoły i szłyśmy na nogach do domu. I to był taki okres, że właśnie to chyba był okres gdzieś po podstawówce, kiedy już wstąpiłam w gimnazjum i część moich znajomych zdecydowała się, że już nie chce tego uprawiać. No i wtedy jakby zamyka się to grono znajomych, a wiadomo, że w tym wieku chcesz być tacy, jak twoje rówieśnicy. Nie chcesz być tym wyjątkowym, który gdzieś tam pływa i nie ma czasu na nic, nie ma czasu, żeby spotykać się ze znajomymi. Wiadomo, że pływanie też wiąże się z dużą ilością wyrzeczeń. Także szłyśmy z mamą do domu i ja jako 13-latka miałam dużo do powiedzenia na ten temat. I już krzyczałam. Doświadczenie życiowe przecież. Tak. Krzyczałam do mamy. Krzyczałam do mamy, że już nie idę, jutro nie idę na trening, kończę, już mi się nie chce. Nie chcę tego robić. I tak w tych emocjach nie zauważyłam, że to tylko ja rozmawiam. Tylko ja wyrzucam z siebie te wszystkie moje przemyślenia. Moja mama milczała przez całą drogę. Weszłyśmy do domu i tak ja patrzę się na mamę, ona nic dalej nie mówi. Po prostu zaczęła robić kolację i zorientowałam się, że ona nic nie powiedziała. Przez całą tę drogę, nawet w domu, zrobiła mi po prostu kolację i potem ja poszłam odrabiać lekcje, poszłam spać i na następny dzień po prostu obudziła mnie na trening. Ja byłam w szoku, po prostu jak takie dziecko już krzyczy, że nie idzie, że kończy, ale na następny dzień ten budzik zadzwonił, mama przygotowała mi śniadanie i nic nie powiedziała. I ja poszłam na ten trening i było lepiej. I tak skończyło się mój taki pierwszy bunt, że chcę kończyć z tym pływaniem. I tutaj myślę, że to była wielka zasługa rodziców, że jednak nie posłuchali mnie, ale zaciągnęli do tego, żebym nie poddawała się tak łatwo. Z tej historii wnioskuję, że zostałaś trochę zignorowana tak naprawdę. Tak, to była taka zagrywka psychologiczna. Po prostu powiedziałaś, co masz do powiedzenia, mama pomyślała sobie, okej, niech sobie pogada, niech wyrzuci to, co jej leży. Tak, tak. A jutro działamy dalej. Dokładnie, tak. Także na pewno to była, no dużo też mogę uczyć się od moich rodziców, bo to, jak oni nas wychowywali, to jest naprawdę, no ja też myślę, że jak będę mieć dzieci, też będę starała się tak wychowywać, jak oni wychowali nas. Czyli też będziesz ignorować swoje dziecko, jak nie będzie chciało tak pływać. Nie, trzeba uczyć dzieci, że jednak tak łatwo nie trzeba się poddawać. Myślę, że teraz w tych czasach jest ciężko zachęcić młodzież i jakby zachęcamy młodzież szybkimi wynikami. A no, sukces tak naprawdę tworzy się długo. I trzeba mieć tą cierpliwość, trzeba dążyć do celu, trzeba mieć przede wszystkim cel, wyznaczony cel. I to jest bardzo ważne. To
wróćmy jeszcze raz do tych momentów zwątpienia, ale już w seniorskiej karierze. Albo inaczej, po pierwszych Igrzyskach Olimpijskich, czyli bo tam byłaś jeszcze niepełnoletnia. Po pierwszych Igrzyskach Olimpijskich nie było żadnego zwątpienia. Nie, mówię, że to będzie ten punkt początkowy, który był pierwszy po występie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Powiem ci, że w seniorskim nie miałam aż takiego zwątpienia, że kończę. Jednak gdzieś zawsze miałam cel kolejnych Igrzysk Olimpijskich po Igrzyskach w Londynie. No, wtedy moim celem, no, miałam stypendium sportowe i wyjazd do Stanów, także no, siłą rzeczy musiałam kontynuować moją karierę. Wiedziałam, że chcę skończyć studia, wybrałam sobie kierunek, który chcę skończyć i siłą rzeczy nie mogłam mieć tego momentu zwątpienia i sobie nie pozwalałam na takie momenty. Także... To co wydarzyło się po Rio? A po Rio zaczęłam treningi i pamiętam jeszcze rozmowę z moim trenerem. Mieliśmy rozmowę i on się zapytał, czy no okej, jesteś już po studiach, będziesz dalej kontynuować swoją karierę. Ja powiedziałam tak, wstawiłam się na następny trening i po tym jednym treningu rozmawiałam z moim narzeczonym wtedy i stwierdziliśmy, że będzie lepiej, jak przeprowadzę się do Las Vegas, bo on już tam był i było nam ciężko po prostu dojeżdżać do siebie z Los Angeles do Las Vegas. No i spakowałam rzeczy i wyjechałam, szczerze mówiąc, nie myśląc o pływaniu. Po prostu chciałam być z moim już mężem. No ale jak już przyjechałam do Las Vegas, no to no, trochę życie. No, dostałam pracę. Od razu po studiach miałam takie szczęście, że zaczęłam pracować. W Las Vegas w tym momencie było ciężko z drużyną pływacką. Ja zaczęłam też planować ślub, który był w Polsce, także było dużo, dużo rzeczy do załatwienia. I tak z dnia na dzień zorientowałam się, że ja już nie pływam. Tak naprawdę to nie była moja decyzja, że ja przestałam pływać. Tylko tak się po prostu stało. I myślę, że po roku czasu, ja pamiętam taką sytuację, że no już przyzwyczaiłam się do tego stylu życia, że szłam do pracy na 9, wychodziłam o 17, potem wracałam do domu, robiłam kolację, szłam spać i nagle uderzyło mi to, że już nie jestem profesjonalnym sportowcem. I brakowało mi tego. I w tym momencie zaczęłam szukać możliwości. Tęskniłaś za tym pływaniem? Bardzo. Bardzo. To jest przełomowy moment. Pierwszy pływak powiedział, że tęsknił za pływaniem. Tak. I myślę, że to też pomogło mi wrócić w takim stylu, jakim wróciłam do pływania, ponieważ ja wierzyłam, że ja już do tego pływania nie wrócę, że to jest niemożliwe, że jednak jestem w takim mieście, że nie ma profesjonalnej drużyny pływackiej. Też nie mam czasu, muszę pracować, no moje życie tak się toczy, już nie mam szansy. I byłam, nie chcę powiedzieć, że byłam jakby w jakichś stanach depresyjnych, ale było naprawdę, byłam na krawędzi. Na krawędzi było mi bardzo smutno. I to było coś niesamowitego, kiedy tak naprawdę z dnia na dzień to już stało się, myślę, że to było 15 miesięcy, kiedy już nie było mnie w wodzie. Moja koleżanka ze studiów napisała mi SMS-a, że w Las Vegas odbywają się zawody Masters i przyjeżdża właśnie ze znajomymi, żebym się zapisała. No ja się ucieszyłam, że zobaczę znajomych, także zapisałam się. Nie powiedziałam nikomu, że będę startować na zawodach pływackich. Mój mąż był w pracy. Też nie zadzwoniłam do mojej rodziny. I po prostu pojechałam na zawody i wystartowałam. I wtedy, kiedy byłam na tych zawodach i zaczęłam rozmawiać z zawodnikami, z trenerami, uświadomiłam sobie, jak ja to kocham. Jak ja bym
oddała wszystko, żeby jeszcze raz to robić. I wtedy poznałam mojego aktualnego trenera z Las Vegas i on, patrząc na ten mój błysk w oczach, powiedział, że okej, otwieram drużynę profesjonalną w tym roku, masz 2 miesiące, żeby się przygotować i zaczynamy. To były pierwsze zawody po 15 miesiącach? Tak. Pamiętasz wynik? To były zawody na yardach i popłynęłam, no właśnie, czasowo tutaj jest ciężko przeliczyć, ale to też było niesamowite, bo popłynęłam sekundę od życiówki na 50 crawlem. Życiówkę miałam, wiadomo, ze studiów, ale to był naprawdę wartościowy wynik na to, że jednak nie pływałam. No i myślę, że to też pokazało mojemu trenerowi, że warto zainwestować ten czas w drużynę profesjonalną i ją otworzyć. Czyli poniekąd możesz te sukcesy, jakie notowałaś w ostatnich latach, poniekąd zawdzięczać koleżance, która napisała SMS-a. Bo być może, gdyby nie ten SMS... Tak, tak. Niesamowite, to jest wielka szansa na to, że na ten basen nigdy byś już nie trafiła. Tak, to jest niesamowite, jak czasami człowiek sobie tak myśli, może to wszystko jest zapisane gdzieś w gwiazdach, że tak ma być. Może miałam odejść od pływania, żeby znaleźć tą pasję, znaleźć ten głód i przede wszystkim mieć wdzięczność do tej dyscypliny. Myślę, że kiedy trenowałam z roku na rok, liceum, studia, po prostu ja to miałam. Ja się nad tym nie zastanawiałam. Ja przychodziłam na treningi, idę na trening, ale ja to muszę robić. To jutro to też będzie, prawda? A kiedy nagle odeszłam od tego pływania i dałabym wszystko, żeby po prostu mieć drużynę i żeby mieć trenera, to moje nastawienie kompletnie się zmieniło. I to jest właśnie ten moment, w którym ja chciałem nawiązać do tej naszej loży w SMS-ie, czyli tego skrajnego toru, gdzie robiliśmy wszystko, żeby jak najmniejszym kosztem przetrwać. I tego, że obydwoje byliśmy wtedy w tym momencie, w którym robiliśmy to, bo nie do końca to wynikało dlatego, że chcemy, tylko tak się złożyło. Tak, tak. Że przychodziliśmy na te treningi, bo kiedyś świadomie lub nie podjęliśmy taką decyzję, a potem... Ja jak po paru latach zobaczyłem, w jakim miejscu wylądowałaś, mówię, wow, jak to się wydarzyło? I pomyślałem sobie, że... Bo to się mniej więcej nałożyło w podobnym momencie, jak Marcin Cieślak zaczął notować bardzo dobre wyniki. I on też w pewnym momencie powiedział, koniec, nie pływam już. Zajął się swoim startupem, który był związany z pływaniem, ale już nie trenował. I wydaje mi się, że obydwoje w pewnym momencie poczuliście, że... Wy niczego nie musicie, tylko chcecie to robić, bo to kochacie. Nie macie presji, że ktoś was do tego zmusza, tylko dopiero ta wewnętrzna motywacja i to, że brakuje wam tego i chcecie to robić, spowodowało, że tak naprawdę to zaangażowanie w ten cały proces treningowy było zupełnie inne. I to spowodowało, że te wyniki były, no, niebo lepsze. Tak, rzeczywiście. Moja i Marcina historia jest bardzo podobna. Myślę, że razem... Odeszliśmy od pływania i potem, kiedy mieliśmy możliwość wrócić, było to już na naszych warunkach. Tak naprawdę każdy trening, my musieliśmy być odpowiedzialni za tą pracę, którą wkładamy. Bo już w tym wieku, kiedy decydujesz się rzeczywiście, że to jest twoja praca, pływanie to jest twoja praca, no jesteś odpowiedzialny za swoje wyniki. Nikt nie będzie trzymał cię za rękę i musisz przyjść na trening. Jak nie przyjdziesz, to nie przyjdziesz. I krzywdzisz tylko siebie. Tak naprawdę krzywdzisz tylko siebie. I myślę, że Marcin miał tak samo, że po prostu miał możliwość wrócić do pływania i gdzieś tam znalazł tą radość. Ten magiczny rocznik 92. Tak, jest bardzo silny. Jest bardzo silny. Ja ostatnio się złapałem na tym, że dalej patrzę na te roczniki i myślę sobie, 92, Jezus, jak oni są młodzi. A potem uświadomiłem sobie, że ja już jestem stary.
I tak. Teraz rocznik 2000, to już wcale nie są tacy młodzi zawodnicy. Tak, tak. A ja pamiętam, że jak na zawodach pojawiło się 0-0 na liście startowej jako rocznik 2000, to stwierdziłem, to już spora na to, żeby odłożyć czepek na bok i... Niesamowite. Dobra, w moim przypadku okularki, bo z czepkiem to ja nie miałem zbyt wiele wspólnego. Trochę inaczej się na to teraz patrzy. W 2008 roku zdobyłaś pierwszy złoty medal na imprezie rangi międzynarodowej mistrzowskiej. Dobrze mówię? 2008? No, Mistrzostwa Europy. Juniorów. Juniorów. Mhm. W imprezach seniorskich pierwsze medale 10 lat później. No, jeszcze pierwszy medal w imprezie seniorskiej był w sztafecie 4x50 metrów zmiennym w Szczecinie. To był rok 2000? 11-12? Nie pamiętam. Dobra. Tak, tak, ale rzeczywiście te indywidualne medale, no to już było 10 lat później, praktycznie, może nie 10, ale daleko, daleko. Długo musiałaś czekać. Bardzo długo. Jak? W sensie jak udało ci się wytrwać, zmotywować, bo powiedziałaś o tym, że no nie jest to łatwa dyscyplina sportu, nie jest łatwo trenować tyle, ile trenują pływacy, zwłaszcza jeżeli nie ma sukcesów. Albo inaczej, jeżeli nie ma tego, o czym marzymy, bo sukcesy mniejsze lub większe są. Pytanie, w co kto celuje? Czy medal mistrzostw Polski seniorów jest sukcesem, czy dopiero medal rangi imprezy międzynarodowej mistrzowskiej to jest sukces? I jak motywować się do tego, żeby faktycznie przez taki czas dalej wierzyć w to, że wywalczę ten medal? Myślę, że najważniejszym tutaj... Najważniejsze to mieć... cel. I to nie może być taki duży cel, tylko każdego dnia mieć małe cele. I te małe cele są właśnie bardzo potrzebne do tego sukcesu. Ja nie obudziłam się jednego dnia i nie powiedziałam sobie, że zdobędę, moim celem jest medal olimpijski i tyle. Ja miałam bardzo małe cele po drodze. Także czy to był medal mistrzostw Polski, później mistrzostw Europy, mistrzostw świata, cel złamania jakiejś bariery czasowej. Te wszystkie cele są ważne, żeby znaleźć tą motywację każdego dnia. Ja miałam takie szczęście, że po studiach, wiadomo, zakończyłam karierę, ale kiedy wróciłam z jakby nową mentalnością, ale też miałam takie szczęście, że Międzynarodowa Liga Pływacka to była taka nowość na rynku pływackim. Stworzyła się i zaprosiła mnie do drużyny. Także to było coś dla mnie niesamowitego, że ja mogłam startować z najlepszymi zawodnikami, podpatrywać ich, ścigać się z nimi i przede wszystkim wierzyć, że ja też tam należę. Patrzeć na nich i wiedzieć, okej, okay, oni no, w telewizji wyglądają jakby byli heroesami, ale są normalnymi zawodnikami. Także to pokazało mi, że no, wszyscy jesteśmy równi. Oni tak samo trenują jak ja, ale na zawodach po prostu bardziej w siebie wierzą. I ja wtedy stawałam na słupku, patrzyłam się na najlepsze dziewczyny i wierzyłam w to, że z nimi wygram. Jak jeszcze wspominasz International Swimming League? Bo dla mnie, jako kibica już, no to były zawody top. Niesamowite zawody. Atmosfera, sposób organizacji, tego, że w zasadzie oglądało się to jak Mistrzostwa Świata, tylko były same finały. Poziom niesamowicie wysoki, a do tego zupełnie inne przepisy, zupełnie inne przeliczniki, zupełnie... inny sposób rywalizacji niż ten, który znamy z imprez rangi mistrzowskiej. Dużo prostszy do zrozumienia chyba dla osoby, która nie ma pojęcia, czy wynik, który zawodnik uzyskał na mecie jest dobrym wynikiem, czy nie, bo liczą się miejsca, liczy się ewentualnie różnica między zawodnikami na mecie. Jak wspominasz ten okres? No to było właśnie niesamowite. Przeważnie pływanie jest jakby kojarzone ze sportem indywidualnym, a tutaj jednak były drużyny i wszystko tak naprawdę robiło się, żeby zdobyć jak najwięcej punktów dla drużyny. I ten czas tak naprawdę no, nie miał znaczenia.
bo naprawdę mogliśmy pływać wolno, ale jeżeli wygraliśmy i zdobyliśmy punkty, no to to było najważniejsze i wszyscy się cieszyli. Także to było niesamowite. Wiadomo, że wszyscy pływali szybko. No właśnie to chciałem powiedzieć, że tam nie dało się pływać wolno, to raczej było tak wymagające, jak faktycznie udział w finale imprezy rangi mistrzowskiej. Tak, ale wiesz co, to nakręcało. To naprawdę nakręcało zawodników, żeby pływać jeszcze szybciej, bo nie walczyło się tylko dla siebie, ale walczyło się dla drużyny i każdy miał to gdzieś z tyłu głowy, że nie mogę zawieść mojej drużyny, że muszę tutaj jak najlepiej popłynąć. Wiesz co, mi to bardzo przypominało Ligę SMS-u. Troszkę. Tylko na takim bardzo wysokim poziomie, dużo większymi budżetami i z zupełnie inną atmosferą. Tak. Ale pamiętam, że z całego roku, z wszystkich zawodów, które mieliśmy w kalendarzu, to dla mnie właśnie Liga SMS-u była takim momentem, który był najbardziej ekscytujący. Pomimo tego, że startowaliśmy indywidualnie, to liczyło się to, ile punktów zdobędziemy dla naszego SMS-u. Tak. I doping był niesamowity. Doping był świetny i pamiętam taką wielką rywalizację pomiędzy Krakowem a Oświęcimiem. Wszyscy ją pamiętam. Tak, tak. Oświęcim jednak tam wygrywał, miał dużo zawodników na 1500. Przemilczmy to, dlaczego Oświęcim wygrywał z Krakowem, wszyscy o tym wiedzą. Dokładnie. Ale to był, jak mówisz, no, świetny okres w naszym życiu i fajnie, że mieliśmy możliwość startowania na takich zawodach. I to był taki mini ISL. Wiadomo, że tej oprawy nie było, zawody po prostu były normalnymi zawodami pływackimi, ale myślę, że sami nakręcaliśmy się nawzajem, żeby szybciej pływać. Ja chyba do dzisiaj mam niektóre rekordy życiowe właśnie z Ligi SMS-u i to z tej, która odbywała się u nas w murach krakowskiego SMS-u, bo tam naprawdę znajomość obiektu chyyba zrobiła swoje, plus no, przygotowaliśmy się do tych zawodów, żeby pokazać się jak najlepiej. Tak, i to się udało, z tego co pamiętam. No dobra, przejdźmy do... Albo nie, jeszcze jedno. Mówiłaś, że studiowałaś psychologię. Co ci dała ta psychologia w tobie jako osobie, która na co dzień rywalizuje z najlepszymi zawodnikami na świecie? Czy to zmieniło twoje podejście do tej rywalizacji? Jesteś bardziej spokojna? Korzystasz z czegoś, czego się nauczyłaś w trakcie studiów? Myślę, że przed studiami w ogóle nie miałam takiej wiedzy, że coś takiego jak ta psychika istnieje. Że po prostu myślałam, że no, jesteśmy wszyscy tacy sami i chodzimy po ziemi i w ogóle nie zastanawiałam się nad tym, jak psychika, jak umysł może zmienić nasze życie. Dlatego to otworzyło mi oczy i wyniosłam bardzo dużo ze studiów. Wiadomo, że jako profesjonalny sportowiec ta opieka psychologiczna jest bardzo ważna, ponieważ wykonujemy, no wszyscy sportowcy wykonują naprawdę świetny trening. I ja to widzę, żyjąc w Stanach, trenując w Stanach, przyjeżdżając do Polski, że no te metody treningowe już się zacierają i są naprawdę takie same. Ale gdy jadę na zawody, widzę różnicę pomiędzy zawodnikami, tymi, którzy są słabi psychicznie, a tymi, którzy są naprawdę mocni i potrafią sobie ułożyć wszystko tak, żeby wygrywać. Dlatego otworzyłam się na tą wiedzę i myślę, że nie starczy mi życia, żeby wchłonąć wszystko, ale psychologia jest naprawdę świetnym jakby tematem, żeby się rozwijać. Miałaś dużo psychologii związanej ze sportem w ramach studiów, czy raczej było to coś, co musiałaś rozgłębiać we własnym zakresie? Raczej we własnym zakresie ja bardziej poszłam psychologię kliniczną, badań klinicznych, także no moja ulubiona matematyka była bardzo ważna. Ale tak jak mówię, no, psychologię naprawdę można, to jest taki obszerny temat, że można naprawdę rozwijać się ciągle.
Ostatnie Igrzyska Olimpijskie. 5. miejsce. 11 setnych od medalu. Dużo, niedużo. Na 50 wiemy, że to czasami cały finał potrafi się w tym zmieścić, a czasami jest to różnica jednego miejsca. Co ciekawe, jak sprawdzałem sobie jeszcze raz dokładnie czasy, to okazuje się, że w finale miałaś najgorszy wynik z wszystkich 50, które przepłynęłaś na tych Igrzyskach Olimpijskich. Co ciekawe. Co ale prawda, one były bardzo równe. Tak, one były bardzo równe i to w zasadzie nic nie zmieniłoby. I tak medalu by nie było z tymi czasami. Zmieniałybyście się z zawodniczkami miejscami, bo było parę zawodniczek, chyba pierwsza piątka uzyskiwała różne czasy na różnych etapach rywalizacji. Jakie emocje towarzyszyły ci podczas tych Igrzysk Olimpijskich? Powiem ci, że to było niesamowite. Po pierwsze Tokio. To były pierwsze igrzyska, na których startowałam dystans 50 metrów stylem dowolnym. Jednak na poprzednich igrzyskach nie kwalifikowałam się na tym dystansie. W Tokio jechałam już w tej konkurencji. I tak jak mówię, ja wierzyłam, że pojadę tam po medal. Ja wierzyłam, że wyjadę z Tokio z medalem i wszyscy będą zadowoleni. I wierzyłam w to w 100%. Chociaż nie byłam faworytem i nikt na mnie nie obstawiał. I tak jak mówisz, no, patrząc na czasy innych zawodniczek, no, pewnie nie powinno mnie być w tym finale. Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że wymieniałeś się miejscami. Tak, ale dużo ludzi by tak powiedziało przed igrzyskami, że nie widzimy Kasi w finale. Ale ja wierzyłam, że tak się stanie i patrząc teraz, myśląc o igrzyskach, ja jechałam tam z niesamowitym nastawieniem i w każdym jakby wyścigu, czy to były eliminacje, czy półfinały, ja byłam gotowa na ten finał. Po prostu to eliminacje, czy półfinał, to po prostu był dla mnie jakby kolejny etap, ale ja byłam pewna, że do tego finału wejdę i tam będę walczyć o medal. Chociaż później, jak już wróciłam do domu i zobaczyłam międzyczasy z półfinałów, jak było ciasno, żeby dostać się do tego finału, no to otwarły mi się oczy. Bo to było chyba 500 sekundy i mogło się tak stać, że mogłam wypaść z tego finału i się tam nie dostać. I już jak wystartowałam w tym finale. No, po pierwsze, no, igrzyska to jest taka specyficzna impreza, jest wielkie nagłośnienie, szczególnie w naszej dyscyplinie, w pływanie. Myślę, że pływanie i lekka, no, to wiadomo, że są jakby bardzo popularnymi sportami na igrzyskach. I naprawdę jest dużo nagłośnienia. Także czuję, jak jeździmy na różne zawody w latach nieolimpijskich, to nie ma takiego głośnego nagonki na pływanie jak na igrzyskach. Także czuć tę presję. I myślę, że to jest sztuka, żeby sobie z tym poradzić. I powiem ci, że no w finale dałam siebie wszystko. No, tak jak mówisz, no te moje 50 były takie same, dałam siebie wszystko i 5. miejsce. Pamiętam, jak dopłynęłam do ściany, nawet nie doszło to do mnie. To jest niesamowite, jak te emocje były tak wielkie, że ja dotknęłam do ściany, popatrzyłam, no okej, wyszłam z wody, poszłam do Mixona i tam miałam wywiady z telewizją. Pamiętam, z telewizją dałam wywiady chyba 2. Jeszcze te emocje tak nie opadły. Poszłam jeszcze do jednego pokoju i tam były już dyktafony, inni reporterzy. I nagle to było niesamowite, jak te emocje mnie zmiażdżyły. Ja stanęłam przed dziennikarzami i nagle nie mogłam się ruszyć, nie mogłam nic powiedzieć. I myślę, że w tym momencie doszło to do mnie, że ta przygoda z igrzyskami w Tokio się zakończyła. Nie tak, jak ja chciałam. I wtedy akurat nie myślałam nawet o nie zdobyłam medalu. Po prostu 4 lata pracowałam na to, żeby tam się znaleźć w
każdego dnia budziłam się z tym celem Tokio i nagle to wszystko się skończyło. I to było dla mnie naprawdę uderzające takie te emocje. Nie byłam świadoma, że coś takiego mnie uderzy. I myślę, że po igrzyskach byłam naprawdę zła, że tak się stało, że te piąte miejsce mnie czekało i mówię, gdybym miała tą dyspozycję, no 20, co jest ciekawym takim faktem, 24-21, ten czas, który popłynęłam na Mistrzostwach Polski kilka dni temu, dawałby mi brązowy medal na igrzyskach w Tokio. Także no ten niedosyt był, na pewno był i tak rozmawiałam z trenerami i mówię, tylko nie mów o tym Tokio, nie chcę o tym mówić. A to naprawdę było moje najlepsze osiągnięcie w karierze, w tym momencie. Ale musiałam sobie to gdzieś poukładać w głowie, potrzebowałam po prostu czasu, żeby sobie to wszystko poukładać w głowie i kiedy sobie to wszystko uświadomiłam, że to rzeczywiście to był finał Igrzysk Olimpijskich, zajęłam piąte miejsce, to było moje najlepsze osiągnięcie w karierze i to jeszcze nie jest koniec. Także to był taki moment, kiedy zaczęłam, wróciłam do treningów I zaczęłam trenować i rok później zdobyłam srebrny medal na Mistrzostwach Świata. Także, tak jak mówię, może tak miało być, bo gdybym zdobyła medal na Igrzyskach, nie wiadomo, jak moja kariera by się potoczyła, czy miałabym tą motywację, żeby dalej trenować, czy to byłoby już spełnienie moich marzeń i na tym by się skończyło. Wyobrażam sobie, jak dopływasz do ściany i mówisz sobie, spoko, w sumie to dopiero moje czwarte igrzyska, więc za chwilę będą piąte. Nie myślałam tak zupełnie, ale po jakimś czasie, po kilku miesiącach uświadomiłam sobie, że to jeszcze nie jest to. Wiesz, piąty wynik na Igrzyskach Olimpijskich, jakbym ci to powiedział w SMS-ie, to myślę, że byłby taki śmiech, że mogłabyś nie ukończyć treningu wtedy. Tak. Myślę, że no w ogóle medale na imprezach seniorskich, czy to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata, to było po prostu nierealne. A od tych igrzysk w zasadzie regularnie na tym podium stoisz. Troszkę się zmieniło. Z małym wyjątkiem ostatnio. Z małym wyjątkiem, ale no rzeczywiście wskoczyłam na ten poziom i no staram się pozostać na tym poziomie. Wiadomo, że moja konkurencja jest specyficzna i jeżeli coś nie zagra, no to można skończyć nawet nie w finale. Wiesz, to powiedziałaś o tym, że byłaś zdziwiona, jak było ciasno, że 500 i mogłoby cię nie być. Tak jest 50 kraulem. Wybrałeś sobie wyścig, który trwa najkrócej z wszystkich startów kobiecych, w którym walczy się o długość paznokcia często, w którym, tak jak powiedziałaś, jeden błąd i nie ma szansy na to, żeby się zrehabilitować. Popełnisz ten błąd w eliminacjach i możesz być w dyspozycji, która spokojnie gwarantowałaby ci medal, być może nawet złoty, ale nie masz szansy na to, żeby to pokazać, bo poślizgnęłaś się na słupku, bo weszłaś nie pod tym kątem do wody po skoku. No i tak. Popełniłaś jeden głupi błąd. To jest niesamowite, ile tak naprawdę, ile my pracy wkładamy każdego dnia, bo no, wiadomo, że pływanie jest moją pracą i ja mam, no codziennie idę na trening, mam jeden trening, dwa treningi, czasami trzy, rehabilitacja, rozciąganie, mobilność, analiza treningów, wyścigów, to wszystko zajmuje mi tak naprawdę dużo czasu i na to poświęcam swoje dni. I później jadę na te zawody i mam tak naprawdę niecałe 24 sekundy, żeby się pokazać. I to są, najlepiej mniej, jakby się dało. Najlepiej. Walczę, żeby było poniżej 24. ale tak jest, że tak naprawdę mamy no około 25 sekund, żeby się pokazać. I to jest tyle. Jeżeli zmarnujesz tą jedną szansę, to będziesz musiał albo czekać 3-4 lata, albo
Nie wiem. Powiedziałeś, że jest to ciężka praca. Jak wygląda taki twój typowy dzień treningowy, kiedy jesteś w Stanach? Rano mam trening przeważnie, zaczynam 7-8, z wyjątkami czasami 6. To wszystko zależy od grafiku basenu. Pływam przeważnie 2 godziny rano, albo więcej. Jako sprinter, który jako sprinter. Wszyscy młodzi pływacy, słuchajcie. To nie jest tak, że sprinterzy... Tak naprawdę mieliśmy taki... Właśnie śmialiśmy się z tego na ESL-u, kiedy robiliśmy te treningi pomiędzy zawodami. I sprinterzy zawsze zostawali jak najdłużej w tej wodzie. I no, ten trening sprinterski zajmuje czas. On nie może być, wiadomo, może nie pływamy objętościowo dużo, bo czasami to są 2 kilometry, czasami 3. No to ktoś sobie pomyśli, czemu ty jesteś w basenie ponad 2 godziny. Ale wszystko musi być tak naprawdę no, zrobione profesjonalnie, muszą być odpowiednie przerwy, odpowiednia intensywność. To nie może być po prostu przepłynięte, bo to nie daje, to już mieliśmy takie czasy, kiedy nam się nie chciało i po prostu przepływaliśmy trening. No i potem jechaliśmy na zawody i się dziwiliśmy, czemu nie mamy wyników. No. A mówisz teraz za nas dwoje? Ja tam jakoś dawałam radę. Jest, odpłaciła się. Nie, no. Myślę, że właśnie trzeba to zrozumieć, że ten trening sprinterski nie jest krótki i on zajmuje czas. Także no, rano zawsze pływam, później mam lekką przerwę i idę na siłownię. Tej siłowni mam dużo, czasami przeważnie 4 razy w tygodniu, czasami 5 razy w tygodniu, także czasami się jakiś dzień znajdzie wolny. No i później idę, znowu jem, coś może mi się uda zdrzemnąć, no i później rehabilitacja. Albo ja drugi... Jeszcze nie jesteś taka stara, żeby rehabilitację mieć. Muszę mieć rehabilitację niestety, bo moja kontuzja barku niestety, ale nie wyleczy się do końca i jedynym moim ratunkiem jest ciągła rehabilitacja. No czasami mam drugi trening w wodzie, ale to zależy od sezonu, zależy czy mamy na czymś pracować, czy trener tak zadecyduje. To nie jest zawsze, ale zdarzają się takie dni, że wchodzę do wody po południu. A masz coś do powiedzenia w tym względzie, czy oddajesz się w 100% trenerowi? Zawsze mam do powiedzenia coś, bo myślę, że w tym wieku przede wszystkim nie działałaby nasza współpraca, gdyby było to jednostronne i ja bym nie miała nic do powiedzenia. My pracujemy na takim układzie, że trener słucha moich uwag, jak się czuję i zmienia trening dostosowany do mnie. Także myślę, że to jest też jakby sukces nasz sukces, że umiemy tak ze sobą pracować i słuchamy siebie nawzajem. Ja też nie mam takiej natury, że rzucę wszystkim, bo mi się nie podoba to, co on powiedział, ale mu ufam w 100% i czasami on mówi takie rzeczy, które mi się nie podobają, ale wiem, że on to robi dla mojego dobra i ja to muszę zrobić. Także zawsze staramy się znaleźć właśnie rozwiązanie, żebyśmy oboje byli zadowoleni. Czyli to już nie jest tak jak ta rozmowa z mamą, że spotykasz się z trenerem, ty nie, tam przez 45 minut mówisz, nie, co no ci jednak, na serce, a trener na końcu klepie cię po ramieniu. Prawie 32 lata. Kasia, ale wejdź do wody. Tak. Nie, myślę, że rodzice tak mogli, ale trener tak nie może. Jak wygląda twoja grupa treningowa? Tak naprawdę w większości trenuję sama. Jest to współpraca stricte indywidualna. Kiedy zaczęłam pływać po mojej przerwie, mieliśmy grupę zawodników, którzy tam w każdym roku się wykruszali.
I zostałam już rok temu jeszcze, trenowałam z moim kolegą. On dołączał nie na wszystkie treningi, ale na ich większość. I to był po prostu taki mój sparring partner, gdzie my się naprawdę bardzo dobrze dogadywaliśmy. Jesteśmy przyjaciółmi i nawet teraz, jak już nie pływa, no to zawsze do siebie dzwonimy. Jak mam słabsze dni, ciekawostka, mój trener do niego dzwoni, żeby przyszedł na trening. I on musi ze mną pływać, chociaż on już nie pływa, ale ubiera płetwy i robi to dla mnie. Także naprawdę jest złotym człowiekiem, że w takich ciężkich dniach zgadza się na coś takiego. Kończąc powoli tą... Mateusz, ubrałbyś płetwy dla mnie i pływał... Ja bym dla ciebie ubrał płetwy, łapkę, fajkę bym założył. Ale nie wiem, czy to by dało, czy byłbym godnym sparring partnerem. Chociaż muszę ci powiedzieć, że... Na świeżości. No to na pewno na świeżości, bo ja teraz pływam regularnie. Tak? Tak, raz w roku. Dokładnie. Ale jest regularne. Tak jest. Bo na raz w roku, na Sylwestra 100 razy 100. Wow. Żeby się tak dobić mentalnie, przypomnieć sobie, że kiedyś to się pływało. Szacun, dam radę. Ale w tym roku chyba już nie dam rady. Nie, no co to? Nie. Mentalnie chyba. Z takim nastawieniem będzie ciężko. Wiem. Ale w zeszłym roku mówiłem to samo. Byłem po operacji barku i stwierdziłem, że wyciągnę Mikę, w sensie moją siostrę. Mm-hmm. Mówię, chodź 100 razy 100, tam pływamy z grupą jakichś tam triatlonistów, więc tempo jest takie co 2 minuty start. I pech chciał, że wylądowaliśmy sami. Żaden triatlonista nie przyszedł i z racji tego, że moja siostra sobie regularnie pływa jako masters, to stwierdziła, że popłyniemy to 100 razy 100, ale start w minutę 30. O, oh, wow! I już nie było tak wesoło, wow. Już nie było tak kolorowo, ale teraz przynajmniej, bo pływamy na publicznie dostępnym basenie i pamiętam, że za pierwszym razem, jak zajęło nam to z tymi mastersami, tam 4 godziny z hakiem, mm-hmm. I poszedłem odbić zegarek na kasę, to pani powiedziała mi, proszę poczekać, bo jakiś błąd systemu mamy. Okay. Nie, proszę panią, ja tutaj tyle siedziałem. Wow, ale no, fajnie jest począć rok tak 100 razy 100. Nie, to kończyliśmy tak. A, kończyliście. Kończyliśmy tak, żeby sobie przypomnieć. Mm-hmm, ale czas. Chyba w tym roku już nie będzie. Ale tak, jakbyś kiedyś potrzebowała sparring partnera, to jak zrobią... W zeszłym, w poprzednim odcinku był tutaj profesor Swinarew, który opracowywał nową płetwę według swojego wzoru, więc może w tej płetwie byłbym w stanie utrzymać twoje tempo. Będę dzwonić. 24-21 teraz popłynęłaś. Na długim. No nie. Ale jak mi dasz 1,5 sekundy, to może mogę spróbować dopłynąć przed tobą. Tak kiedyś... Ale na krótkim, bo na długim już mogę nie dopłynąć. Raz w roku moja drużyna kiedyś robiła takie zawody, że kobiety ścigały się z mężczyznami i po prostu trenerzy analizowali czasy tak, żeby dodać te sekundy, wiadomo, ta różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną. I to były niesamowite zawody, bo wiadomo, że tam ja startowałam, 2 sekundy później skakiwał kolega. Jeśli naprawdę była świetna rywalizacja. Te czasy jednak no, zrobili taką matematykę, że wszystko się zgadzało. Także to były fajne zawody, naprawdę. Dobra, wracając do Igrzysk Olimpijskich, ale nie tych, które były, tylko tych, które będą, czyli Paryż. Gdzie zamierzasz się przygotowywać do Igrzysk? Zobaczymy, może będzie niespodzianka. Także myślę, że niebawem wyjawię, gdzie się będę przygotowywać. Także proszę obserwować mnie na social media. Na pewno wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka, w opisie odcinka. Ale jak tego nie możesz zdradzić, to powiedz może, jakie są twoje plany po zakończeniu kariery pływackiej. Czy już masz takie i przemyślałaś sobie, co chcesz robić? Tak, po zakończeniu. Mhm. Ta kariera moja pływacka chyba będzie jeszcze, mam nadzieję, że długa. I dlatego nie powiedziałem, jakie masz plany po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wiesz, to jak powiedziałeś, że Paweł Korzeniowski celuje w szóste igrzyska, to ty też możesz to zrobić. Cieszę się, że tak powiedziałeś, bo
niektórzy pytają się, co będę robić po igrzyskach, kiedy już zakończę karierę. Ja mówię, gdzie zakończę karierę? Wiesz, ile miała Dara Torres lat, jak zdobyła medal na igrzyskach olimpijskich na 50 kraulem? 42. To jeszcze masz jeszcze jedne igrzyska przed tak, sobą. Tak, dokładnie. Także no na pewno, kiedy już przyjdzie na mnie czas, no to chciałabym wykorzystać mój kierunek studiów i wrócić do psychologii. Klinicznej? O, ciężkie pytanie, bo to i to mi się podoba. Podoba mi się kliniczna, ale no wiadomo, że będąc sportowcem przez tyle lat mam ten sentyment i szczególnie, że no widzę, że jest potrzeba, żeby mieć tą opiekę psychologiczną na tym poziomie, jaki reprezentujemy. Także może zobaczą mnie Państwo w innej roli. Też w sporcie, ale już w innej roli. Byłabyś chyba trzecią pływaczką, którą znam, która zajmowałaby się psychologią sportu, bo była najpierw Asia Budzis. Ostatnio widziałem, że Karolina Szczepaniak z twojego rocznika. O. No i teraz ty, a pewnie jeszcze o wielu nie wiem, które wybrały ten kierunek, bo jednak część sportowców, tak jak zresztą ja to miałem, chcę pozostać w sporcie, ale niekoniecznie jako trener, bo niewielu zawodnikom trener kojarzy się dobrze. No zależy. Każdy ma gdzieś tam swoją drogę i każdemu coś innego się podoba. Ja cieszę się, że temat właśnie psychologa był tematem tabu, teraz już tak nie jest. Zawodnicy częściej korzystają z tej pomocy i cieszę się, że jest to bardziej dostępne. Mam nadzieję, że nie będą się bać korzystać z takich pomocy. Wiadomo, że też znalezienie odpowiedniego psychologa jest bardzo ważne, ponieważ musimy znaleźć człowieka odpowiedniego, który będzie dobrze pracował z nami. To nie będzie każdy. Także to też potrzeba czasu, żeby komuś zaufać i mieć do niego pełne zaufanie. Kasia, bardzo serdecznie dziękuję ci za tą rozmowę. Fajnie było się spotkać po latach, bo ja już nie pamiętam, na których Mistrzostwach Polski mogliśmy się ostatni raz Zapraszam widzieć. Na zawody pływackie Mistrzostwa Polski. Odbyły się w Poznaniu. Brakowało nam ciebie. Chciałem coś powiedzieć, ale nie mogę na łamach tego podcastu tego powiedzieć. Z pewnych względów już od jakiegoś czasu nie jeżdżę na Mistrzostwach Polski. Mój organizm nie jest gotowy na trudy, jakie wiąże się siedzenie pierwsze z 5 dni na basenie. Ale śledzę, jak tylko mogę, wyniki w internecie i relacje oglądam. Nawet jak teraz była relacja w TVP Sport, to chętnie oglądałem rywalizację. Wiesz, myślałem, że mnie zaprosisz na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Też zapraszam. Będę walczył o bilety. Nie są daleko, także każdy, kto właśnie słucha tego podcastu, myślę, że będzie warto. Swoją drogą, pływanie, a konkretnie finał 50-tki kraulem, jest chyba najchętniej oglądaną konkurencją podczas Igrzysk Olimpijskich w historii. Zauważyliśmy to, patrząc na dostępność biletów na ten dzień. Ale nie ma jeszcze sprzedaż biletów? Ja już dawno była. Okej. W takim razie do zobaczenia jednak na Mistrzostwach Polski, nie na Igrzyskach Olimpijskich. Ale mam miłą nadzieję, że będzie jeszcze większa ilość biletów dostępna. Mam nadzieję, że to była pierwsza tura i jeszcze bilety się pojawią. Trzymam kciuki za występ na Igrzyskach. Trzymam kciuki za kolejną kwalifikację na kolejne Igrzyska. I ostatnio była tutaj jedna z naszych reprezentantek w szpadzie, która powiedziała, że przed głównym startem musi mieć taki jeden start gorszy, żeby później był ten lepszy. To przyjmijmy, że teraz na ostatniej imprezie międzynarodowej, tej ważnej, ten był ten gorszy, a na Igrzyskach Olimpijskich już będzie ten, który ma być tym najlepszym startem i wrócisz z uśmiechem na twarzy, a co ten uśmiech na twarzy i ten wynik, który uzyskasz da, to zobaczymy, bo najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Dokładnie. A w tej konkurencji przewidzieć się nie da niczego. Bardzo mi miło. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć. Pa, do usłyszenia.